5 tysięcy złotych mandatu, 37 punktów karnych, badania psychologiczne i ponowny egzamin na prawo jazdy. 37-latek jadąc przez Siewierz przekroczył dozwoloną prędkość o prawie 90 km na godzinę, wyprzedzał na przejściu dla pieszych i zmieniając kierunek w ostatniej chwili wjechał przed ciężarówkę, przekraczając ciągłą linię. Jego szaleńczy rajd zakończyli policjanci z sosnowieckiej grupy Speed. Patrolując drogę krajową 91 zwrócili uwagę na Seata, którego kierowca stale poruszał się lewym pasem, nie zważając na ograniczenia prędkości. Zarejestrowana prędkość 37-letniego mieszkańca powiatu częstochowskiego na ograniczeniu do 50 km na godzinę wskazywała 139 km na godzinę. Mężczyzna wyprzedził inny pojazd na przejściu dla pieszych, a następnie nie zastosował się do znaków poziomych na jezdni, w ostatniej chwili zmieniając pas. Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie będzie go kosztowało 5 tysięcy złotych, a na jego konto trafiło 37 punktów. Oznacza to, że będzie musiał przejść badania psychologiczne i ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy.